Cześć! To podcast Dieta z Głową. Ja jestem Magda. A ja jestem Monika, a to jest podcast o tym, jak dbać o zdrowie poprzez odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowe relacje z jedzeniem. Cześć Magda. Cześć. Na początek powiedz mi, co fajnego dzisiaj zjadłaś albo co dobrego będziesz jeść. Wiesz co, ja dzisiaj cieszę się na obiad, dlatego że mam taką fajną zapiekankę biryami. Ona jest taka mega aromatyczna. Kiedyś, dawno temu wrzucałam nawet przepis na naszego bloga, także... Tak, ja ją znam i robiłam. No właśnie, i tam jest taki zabójczy, naprawdę rewelacyjny sosik z jogurtu greckiego i świeżej kolendry z miodem i on jest naprawdę mega fajny i podbijający smaki. Bo ja też uwielbiam świeżą kolendrę, wiem, że może być tak, że wiele osób jej naprawdę nie cierpi. Ja jestem fanką, więc ja cieszę się i w ogóle najlepsze jest to, że ta potrawa już jest gotowa i nie muszę jej przygotowywać, bo zrobiłam ją w większej ilości. U mnie jest to samo, bo ja wczoraj też zrobiłam na 2 dni porcję i u mnie na obiad, bo też chciałam powiedzieć o obiedzie, bo się cieszę na niego i czekam, aż go będę mogła zjeść. Zrobiłam moje ulubione, czyli sin carne z dynią. I tam oprócz dyni i fasoli tam się dzieje wszystko, nie? Bo tam jest i gorzka czekolada, i bulion, i napar z kawy, i orzechy włoskie, i sok z limonki. Także tam jest naprawdę, tam jest impreza ostra. Brzmi rewelacyjnie. No ja bardzo lubię ten smak. Powiem Ci, że z wegańskich potraw jest to taka moja jedna z ulubionych. No to będziesz musiała mi chyba dać przepis na to. Podrzuci Ci jadłonomię. Ja Ci tylko ją podlinkuję. Okej, no, też tak może być. No, ale dobra. U mnie bez kolendry, bo ja chyba się jeszcze nie przekonałam do kolendry, za to notka pietruszki u mnie śmiga codziennie do wszystkiego. Tak, ale to naprawdę bardzo zmienia, nie? Smak potrawu. Ja kiedyś też tak jakoś się nie przywiązywałam za bardzo i w ogóle natka pietruszki była dla mnie taka trochę jakaś taka dziwna w smaku, a teraz właściwie zielenina, zielsko naprawdę mogę sypać wszędzie, nie? I to super samo daje. Mam to efekty. Samo, ale do kolendry jeszcze się myślę, że przekonam kiedyś, bo tak miałam z wieloma rzeczami, na przykład z rukolą, z awokado, więc po prostu nie jest to mój czas jeszcze. Może. Dobra, to co? Koniec tych wstępów, przechodzimy do tematu głównego, bo jest nim obsesja piękna, bo ten termin nam się mocno wrył w głowę po przeczytaniu książki. Bo do podjęcia tego tematu w ogóle przyczyniła się książka Renée Engeln Obsesja piękna i w książce zaraz po otwarciu pierwszej strony czytamy: dziewczynkom i kobietom, które jak tylko potrafią, walczą o lepszą przyszłość. Czasem myślę, że mogłabym podbić świat, ale wcześniej o rany muszę wyskubać brwi, o rany i jeszcze ogolić nogi, oczyścić pory, ujędrnić skórę, wypchać sobie stanik, ułożyć fryzurę. No właśnie. Ta książka dała nam dużo materiału do przemyśleń, bo jest bardzo otwierająca. Poszerza perspektywę widzenia samego tego procesu dążenia do piękna, które tak nawiasem mówiąc nigdy się nie kończy i w związku z tym wiecznego niezadowolenia ze swojego ciała. Ta książka szeroko omawia zagadnienia kultu piękna i propagowania piękna w kulturze popularnej. Zaczęło się od książki, a później zaciekawione tematem zaczęłyśmy czytać badania, zaczęłyśmy analizować różne źródła, które mówią o tym, co wpływa na to, jak siebie oceniamy i jak siebie odbieramy. Dlatego dziś chcemy porozmawiać o tym, co oznacza obsesja piękna, czy można się z niej uwolnić i jak na nas wpływa. Tak, ale właśnie wiele naszych zachowań jest podyktowane tym, że chcemy wyglądać lepiej, chcemy dorównać ideałom. Stosujemy restrykcyjne diety nie dlatego, że czujemy wewnętrznie taką potrzebę, tylko dlatego, że chcemy zbliżyć się do ideału piękna, do kanonu sylwetki, która jest propagowana. Bardzo dużo czasu zajmuje nam przejmowanie się wyglądem. I to normalne, że w tym czasie nie podejmujemy innych aktywności, bo jesteśmy zajęte. Trudno jest odpowiedzieć tak krótko na to pytanie, bo bardzo dużo robimy przez kulturę piękna i niejednokrotnie będziemy jeszcze wracać do tego, na czym tak naprawdę polega kultura piękna, a tak w skrócie, co powoduje, Obsesja piękna może przyczyniać się do zaburzeń odżywiania, choć oczywiście nigdy nie jest tak, że to jeden czynnik o tym decyduje, jednak trwanie w kulturze piękna na pewno nie pomaga. Zaburzenia odżywiania czy złe relacje z jedzeniem zmieniają nam jakość życia, już nie mówiąc o tym, że po prostu mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Obsesja piękna po prostu psuje nam życie w wielu wymiarach. Ale skąd to się bierze? Dlaczego my tak mocno myślimy, koncentrujemy się na wyglądzie? Czy to wynika z naszych potrzeb? Wiesz co, ja bym powiedziała, że to nie jest tak, że my jesteśmy próżne. Powiedziałabym raczej, że kultura ukształtowała się w taki sposób, że największym atutem kobiety jest jej atrakcyjność i ciężko się tego wyzbyć, bo od najmłodszych lat wmawia nam się tę wartość piękna jako tę najważniejszą. I pewnie wiele z Was się zdziwi, że jak to najważniejszą, ja wyznaję wiele innych ważniejszych wartości dla mnie. Ale myślę, że śmiało mogę w ten sposób powiedzieć, bo kulturowo nasz wygląd jest cały czas przedmiotem dyskusji, jest cały czas brany pod uwagę i nawet tak jakby za każdym razem, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że powinnyśmy być oceniane za nasze słowa, za wartość merytoryczną, czy za wiedzę albo za osobowość, a ten wygląd wkrada się wszędzie i taki przekaz trafia do nas już od wczesnych lat naszego życia, bo wmawia się dziewczynkom, że muszą być piękne, już jak się je stroi i ubiera w jakieś ładne sukienki, kolczyki i to na przykład krępuje ich swobodną zabawę. Takie ubrania wymuszają pewien sposób zachowania, więc dziewczynka nie może wtedy zajmować się poznawaniem świata, tylko musi zachowywać się odpowiednio do tego stroju. I w taki sposób też ciągle jest upominana, więc chłopcy na przykład raczej nie mają aż takiego problemu, ale powiedziałam tutaj o kobietach, więc zastanówmy się, czy obsesja piękna dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. Wydaje się, że presja dotycząca wyglądu na pewno jest większa w stosunku do płci żeńskiej, choć oczywiście nie jest tak, że faceci w ogóle nie mają z tym problemu. Jednak wydaje się, że facetowi wiele rzeczy można wybaczyć i te wymagania w stosunku do facetów czy oczekiwania są mniejsze. Bo zobacz, gdy mężczyzna ma nadwagę, to wciąż wygląda dobrze i nikt się jakoś tam strasznie nad tym nie zastanawia, a kobieta w tym czasie usłyszy komentarz, że jej się przytyło. Więc żeby ulec obsesji piękna, wystarczy być po prostu kobietą. Czy to jest zależne od wieku? Trochę tak, ale obsesja piękna dotyka najczęściej kobiety w młodym wieku, jednak to nie jest tak, że dojrzałe kobiety są już poza jej zasięgiem. Wracając jeszcze do samego znaczenia, to generalnie można powiedzieć, że w kulturze piękna troska o wygląd jest ważniejsza od innych rzeczy, innych aktywności. Dlaczego tak jest? Napędza to kultura, która koncentruje się na wyglądzie kobiet bardziej niż na słowach, osobowości, dokonaniach. Wzmacnia to sposób, w jaki przedstawia się kobiety. Dotyczy to obrazów, którymi jesteśmy bombardowani na co dzień. Podtrzymują je osoby, które pozwalają sobie na komentarze, które zawstydzają wygląd. Bardzo często padają takie słowa i wiele osób w ogóle nie widzi w tym żadnego problemu, że robią coś złego. Ale nie tylko chodzi o takie słowa, bo dawanie komplementów dotyczących wyłącznie tego, jak wyglądamy i koncentrowanie się na tym, nawet tych komplementów pozytywnych, również sprawia, że wchodzimy głębiej właśnie w obsesję piękna. Tak, chcemy podbijać świat, ale jednym okiem wpatrujemy się w lustro. Niby można nie przejmować się wyglądem, ale w tych czasach jest to wręcz niewykonalne, bo od najmłodszych lat presja dobrego wyglądu jest nam nieustannie wtłaczana i otoczenie non-stop komentuje wygląd. I tutaj nie chodzi o to, że my jesteśmy na tym wyglądzie skupione i na przykład mamy wiele kompleksów. Ogólnie wydaje mi się, że kompleksy to jest suma nie tylko własnych kompleksów, ale również porównywania się do ideału piękna, tego oczywiście nierealnego, czy jest to suma komentarzy znajomych, rodziny, czy nawet przypadkowych ludzi, którzy, tak jak powiedziałaś, dają sobie jakieś prawo do oceniania naszego wyglądu. Ja myślę, że każda kobieta żyjąca we współczesnej kulturze doświadcza obsesji wyglądu i bardzo ciężko się tego wyzbyć. I najgorsze jest to, że mamy takie przeświadczenie, że cokolwiek w życiu nie osiągnęłybyśmy, to i tak wisienką na torcie spełnienia będzie szczupła sylwetka i ten ładny wygląd, bo kultura nie pozwala nam zapomnieć, że ciągle jesteśmy pod obstrzałem ocen i komentarzy naszego wyglądu. Tak, na pewno. Właśnie takie mamy przekonania, taki schemat w głowie, że dobry wygląd jest taką furtką do spełniania ważnych życiowych celów, że wtedy, kiedy osiągniemy idealny wygląd, zaczniemy żyć lepiej i szczęśliwiej. Że dopiero wtedy możemy realizować jakieś życiowe cele, a całe takie odbieranie świata, czerpanie z niego można poczuć dopiero wtedy, kiedy jest się szczupłym i pięknym. To jest takie znamienne, że bardzo często mamy w głowie, że żeby być szczęśliwą, to muszę schudnąć, że muszę zmienić najpierw swój wygląd i dopiero wtedy to się wydarzy. No więc tak, obsesja piękna bardzo wpływa na nasze życie, na decyzje, na sposób spędzania wolnego czasu, na naszą koncentrację, na karierę czy postępy w nauce. Na to po prostu, czy my jesteśmy szczęśliwe. Tak, bo ten wygląd daje szczęście, o tym mówi bardzo często kultura, a nasze potrzeby są kreowane za pośrednictwem tych wszystkich przekazów, które widzimy. Bo gdy widzimy reklamę, gdzie są dwie kobiety i jedna przygląda się swoim zmarszczkom w lustrze z taką niewyraźną miną, z kolei druga jest promienna i wygładzona, oczywiście nie ma zmarszczek, za to uśmiech przyklejony na twarzy, no to dostajemy komunikat, że starzenie to coś złego, że zmarszczki są oznaką braku dbałości, są oznaką zaniedbania, a przecież tak naprawdę zmarszczki są oznaką dojrzałości i taką naturalną koleją rzeczy, nie? I dla kobiet, i dla mężczyzn. Z kolei te kremy są reklamowane dla kobiet. W reklamach z kolei zatrudniane są kobiety, które mają określony wygląd i rozmiar. Często są dużo młodsze od kreowanym w tej reklamie przekazie. Z kolei bajki, ja na przykład wychowałam się na bajkach Disneya i w bajkach, jeśli jakaś postać jest czarnym charakterem, no to zapewne będzie to kobieta o większym rozmiarze ciała. I to wszystko mimochodem buduje nam pewne przekonania, buduje sposób, w jaki później odbieramy rzeczywistość i wcale nie musimy być tego świadomi, że w ogóle coś takiego się dzieje, bo wzory piękna, które są kreowane przez mass media, odgrywają bardzo dużą rolę w naszej samoocenie, bo jeśli zauważymy, że nie pasujemy do tego kanonu piękna, no to na pierwszym planie obrywa nasza pewność siebie. Tak, a właśnie, w kontekście tego, co dają nam mass media, świat, który tam widzimy, jest idealny, bardzo często nierealny, a my zapominamy kompletnie o tym. Warto zdawać sobie właśnie sprawę z tego, że w pewien sposób jesteśmy manipulowani tymi obrazami i informacjami. Nasza uwaga celowo jest skupiana właśnie na wyglądzie zewnętrznym, który staje się taką wartością najbardziej cenioną, bo to powoduje, że będziemy klientami. Kupimy suplementy diety, kosmetyki, diety w proszku. To napędza biznes, który zarabia bardzo, bardzo dużo. W mediach społecznościowych jest wiele osób, które stały się znane tylko z powodu dobrego wyglądu. Wejść w ten świat może każdy, może przedstawiać siebie w dowolny, podrasowany sposób, wcale to nie musi być rzeczywistość, ta osoba nie musi pokazywać swojej rzeczywistości takiej, jaką ona jest naprawdę. Bardzo często o tym zapominamy, że tak nie wygląda świat i tak też nie wygląda życie tej osoby przez 24 godziny. Właśnie, czy to wpływa na to, jak my siebie oceniamy? Czy my jesteśmy w ogóle zadowoleni z własnego ciała? Mały spoiler, wydaje mi się, że nie jesteśmy zadowolone, ale chcemy się tutaj podeprzeć badaniami, bo ja czytałam badania, które sprawdzały, czy mając prawidłową masę ciała, czy obiektywnie według wskaźnika BMI osoby poddane badaniu będą potrafiły prawidłowo ocenić własną wagę, czy subiektywnie będą z niej zadowolone. I to badanie dotyczyło młodzieży w Polsce. Wśród młodzieży, u których wartość wskaźnika BMI wskazywała na masę ciała w normie lub nawet niedowagę, te osoby mówiły, że chciałyby schudnąć. I odpowiednio było to 51% gimnazjalistek, 58% licealistek i aż 61% studentek. Jakie to ma później konsekwencje? No właśnie. Postrzeganie własnej masy ciała jako zbyt dużej staje się powodem stosowania różnorodnych diet. Oczywiście mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Można więc zadać pytanie, dlaczego ta samoocena jest nieadekwatna do rzeczywistości. Wydaje mi się, że przede wszystkim wpływ zachodniej kultury ma w tym spory udział i właśnie ten obraz kobiety bardzo, bardzo szczupłej. Mhm. No, ale teraz widzisz, możemy się zastanowić, jak szybko my w ogóle zaczynamy myśleć o tym wyglądzie i martwić się tym. Ja tutaj posłużę się danymi autorki Renée Engeln, która podaje ze swoich badań, że dziewczynki zaczynają myśleć o idealnym wyglądzie w bardzo młodym wieku. I teraz 34% pięciolatek przynajmniej czasami świadomie ogranicza ilość spożywanego jedzenia. 28% twierdzi, że chce wyglądać jak panie w filmach i w telewizji. Z kolei 40% dziewczynek w wieku od 5 do 9 lat twierdzi, że chciałoby wyglądać szczuplej. To jest naprawdę dla mnie szokujące. Ale czy dorośli oceniają siebie lepiej? Czy wygląd ma dla nas tak duże znaczenie? Ja dotarłam do takiego raportu, co prawda on jest z 2017 roku, nie znalazłam niczego świeższego. To jest raport Centrum Badań Opinii Społecznej o tym właśnie, czy my jesteśmy zadowoleni jako Polacy ze swojego ciała. Byłam ciekawa tych statystyk i z badań wynika, że 87% Polaków przywiązuje dużą wagę do wyglądu zewnętrznego, a dla 37% prezencja jest sprawą bardzo ważną. Kobiety przywiązują większą wagę do swojego wyglądu niż mężczyźni i to chyba nikogo nie dziwi, ale 25% kobiet jest niezadowolonych ze swojego wyglądu. Większość badanych stwierdza, że dobra prezencja sprzyja powodzeniu w życiu osobistym i zawodowym. 70% osób stwierdza, że wygląd ma duży albo bardzo duży wpływ na powodzenie w życiu i w przebiegu kariery. Nie tylko wygląd jako cechy zewnętrzne jest przez nas ceniony, bo ponad 40% osób przyznało, że bycie zadbanym, więc to czy masz też zrobioną fryzurę, makijaż i czy jesteś odpowiednio ubrana, w dużym stopniu mogą przyczyniać się do sukcesów w życiu. W tamtym tygodniu też na naszym kanale na Instagramie zadałam pytanie w ankiecie, czy jesteś zadowolona ze swojego wyglądu. I niestety większość, bo ponad 60%, to było chyba dokładnie 61 bądź 2% osób odpowiedziało nie. Więc właśnie niezadowolenie z ciała jest na pewno większe u kobiet, u dziewczyn. Nastoletnie dziewczynki nabywają kompleksów, bo zmienia się ich ciało i wydaje się, że to jest taki moment przełomowy, choć jak widać wcześniej to też już zaczyna się zmieniać. Zaczynają być w okresie nastoletnim widoczne kształty, sylwetka w pewnych miejscach się zaokrągla, gdzie w tym samym czasie chłopcy obserwujący zmiany w ich ciele są z tego bardziej zadowoleni. Te zmiany, które u nich następują, są u nich częściej, oni je postrzegają jako korzystne. Sylwetka jest bardziej męska, dojrzała, a kobiety wtedy czują się po prostu brzydkie. Skoro powszechne jest dążenie do szczupłości, powiedz, z czego to może wynikać? Z tego, że wymiary ciała są źródłem różnych stereotypów i kobiety przedstawiane w mediach są coraz chudsze, więc te wymiary ciała są odzwierciedleniem braku atrakcyjności i badania wskazują, że mamy pewne skojarzenia z chudością i jest to na przykład kontrola, atrakcyjność, sukces, wolność, siła. Mamy też skojarzenia związane z otyłością, jak na przykład przejadanie się, lenistwo, niepowodzenie, że to stan zawiniony przez tą daną osobę i badania wskazują, że osoby otyłe są stygmatyzowane i przypina im się takie łatki jak mniej pracowici, mniej zaradni, mniej sprawni fizycznie, na pewno mniej będą popularne niż osoby szczupłe. I takie przekonania nabywamy bardzo wcześnie. Te negatywne stereotypy dotyczące osób otyłych rozwijają się u dzieci już w wieku 6 lat. Tak, to jest w ogóle ciekawe. To, o czym mówisz, psychologia określa jako efekt halo, efekt aureoli, czyli zaobserwowanie jednej cechy udanej osoby powoduje u nas efekt przypisywania tej osobie innych cech pozytywnych lub negatywnych, których wcale nie zauważyliśmy w rzeczywistości. Na przykład widząc osobę sprawną fizycznie, mogę pomyśleć, że jest ona inteligentna, mądra, silna. To jest taki błąd poznawczy, taka generalizacja, którą stosuje nasz mózg, bo chce odbierać rzeczywistość. Stąd pojawiają się uproszczenia w myśleniu, jednak one wcale nie muszą być zgodne z prawdą i warto o tym pamiętać. Tak, a kobiety, niezależnie od tego, czy cierpią na zaburzenia odżywienia, czy też nie, uważają, że ich ciało jest większe niż w rzeczywistości. Kobiety też częściej przejawiają niezadowolenie z ciała i to niezadowolenie z ciała może być rozpatrywane z 3 punktów widzenia. Po pierwsze, może być takim zniekształconym obrazem ciała, czyli wydaje nam się, że ciało jest większe niż w rzeczywistości. Może być też odbierane niezgodnie z ideałem i jako negatywne uczucia i przekonania odnoszące się do ciała, do jego wymiarów i kształtu. Najczęściej kobiety są niezadowolone z tego, jak wyglądają ich biodra, jak wygląda brzuch, uda, piersi czy ramiona. I w ogóle jakie są tego przyczyny? No właśnie, badania potwierdzają, że w największym stopniu to rola środków masowego przekazu. Kobiety, które pojawiają się w reklamach, są chude, dlatego też mamy taki przekaz, że chudość jest normą. Stereotypy w mediach, zwłaszcza dotyczące kobiet, mają ogromne znaczenie dla czynników wywołujących i nasilających niezadowolenie z ciała, bo były badania, w których kobiety uświadamiano, jakie metody poprawy kształtu i wymiarów są stosowane na co dzień w czasopismach. Ten zabieg poprawiał obraz własnego ciała u tych kobiet. To pokazało, że gdy zwiększamy świadomość co do tego, w jaki sposób my jesteśmy manipulowani tym krzywym obrazem, wpływa to na większy dystans do oglądanych treści i taki mniejszy krytycyzm w stosunku do własnego ciała. Ciekawe jest to, że niezadowolenie z ciała wpływa na nasze zachowania, ale są one trochę inne w zależności od płci. Konsekwencją tego, że my kobiety jesteśmy niezadowolone z ciała, jest stosowanie diet, ćwiczeń i poddawanie się operacjom plastycznym, a mężczyźni w tym czasie wybierają ćwiczenia jako rozwiązanie tego problemu. Co robimy na co dzień? Co robimy przez obsesję piękna? A raczej co tracimy przez obsesję piękna, bo takie zaabsorbowanie wyglądem jednak zabiera sporo czasu i uwagi. Na pewno tracimy czas na sen, no bo zastanówmy się, o ile dłużej od naszych partnerów przygotowujemy się do jakiegoś wyjścia, choćby do pracy. No dobra, może teraz nie każdy wychodzi z domu do pracy, ale wystarczy samo wyjście do sklepu i czas poświęcony na ogarnięcie się do tego wyjścia do zwykłego sklepu, bo kobiety bez makijażu mają pewien opór przed wyjściem z domu. Ja pamiętam, jak moja mama wysyłała mnie do sklepu osiedlowego po jakiś brakujący produkt i sama mówiła, żebym szła, bo jak moja mama to mówiła, to musiałaby się pomalować, bo nie ma czasu, bo teraz gotuje i brakło jej tam śmietany czy czegoś. I ja jako dziecko szłam, bo wtedy się nie malowałam i w ogóle nie zwracałam takiej uwagi na wygląd, ale pamiętam też, że jako dziecko grałam w piłkę nożną na takim zjeździe rodzinnym, bo wszyscy grali w piłkę nożną, cała rodzina jakby, więc ja też chciałam i grałam sobie z rodziną. Z kolei usłyszałam potem od mojej cioci takie małe docinki, takie uwagi w stylu, że dziewczyna nie powinna grać w piłkę. I to jest okropne, bo zabija w dziecku chęć ruchu i ja byłam taka trochę, czułam się jak zbity pies, jakby mówiąc szczerze. Coś takiego jakby, że poczułaś niezręczność, a tak naprawdę nic nie zrobiłaś złego, nie? Tak, a czułam się jakbym zrobiła coś złego i źle to wspominam do dzisiaj, naprawdę. A ile w ogóle razy miałyśmy na sobie niewygodne, za to ładnie wyglądające ubrania, przez które nie mogłyśmy się w 100% skupić na tym, co się dzieje wokół nas. Bo jednym okiem trzeba było doglądać, czy coś się nie poprzesuwało, nie rozmazało i tak dalej. Więc mamy w sobie takie lustro, w którym co jakiś czas się przeglądamy, a przez to przerzucamy tą uwagę na ten wygląd, i tym samym po prostu coś tracimy. Co smutniejsze jest to, że ciągle jesteśmy oceniane w kategorii wyglądu i tego, że jesteśmy nieustannie narażone na to, że ktoś może nas jakąś uwagą zawstydzić. To zdarza się, że rezygnujemy z wielu rzeczy, na przykład z wystąpień albo z jakiejś prezentacji, choćby w pracy, nie? Albo z basenu, z wielu rzeczy i ten basen jest takim przykładem najczęstszym. Tak, bo wiele kobiet ma taki opór i takie obawy, że nie idzie na basen, nawet jeżeli na przykład powiedzmy, że ona lubi pływać, nie pójdę na basen, bo to oznacza, że muszę ubrać strój kąpielowy i pokazać się światu, nie? Tak. Więc i mogę być komentowana. Mhm. Dobrze jest też podkreślić to, że piękno generalnie jest w porządku. My jesteśmy estetami i nasz mózg ceni sobie przyjemne obrazy, docenia je i będzie ich poszukiwał. Nie chodzi o to, aby teraz się zbuntować i zgolić głowę, wyrzucić wszystkie kosmetyki, ubrać glany i wyciągnięty t-shirt. Chociaż jeżeli masz ochotę to zrobić, to ja nie mam z tym żadnego problemu. I dla mnie to jest super. Widzimy wartość generalnie w tym, aby pracować nad tym, aby po prostu czuć się ze sobą dobrze, bardziej według własnych zasad i nie pozwalać sobie na takie manipulacje. Być bardziej świadomym, bo to daje możliwość wyboru. Co z tego chcę wziąć dla siebie, a co chcę po prostu olać. Tak, i dlatego przechodzimy już powoli do wniosków i podsumowań, bo jesteśmy jakie jesteśmy, no i wiele rzeczy w sobie nie zmienimy. To nie pozostaje nam nic innego, jak pracować nad tym, żeby czuć się ze sobą dobrze i może odrobinę odwrócić uwagę od wyglądu, bo jest na przykład wiele akcji i takich inicjatyw zajmujących się samooceną i ogólnie media po części otwierają się na przedstawienie różnych typów sylwetek i różnych typów urody. I to nam się w ogóle bardzo podoba, więc skoro nie damy rady dojść do powszechnego ideału piękna, bo ten ideał już z góry jest nie do osiągnięcia, no to jak być piękną? Jak być piękną, Magda? No właśnie myślę, że przede wszystkim warto pracować nad akceptacją siebie. Ja kiedyś nie do końca siebie akceptowałam, albo inaczej akceptowałam, ale z tyłu głowy miałam taką cichą nadzieję, że no, ale jeszcze uda mi się tych raptem kilka małych mankamentów zmienić. Teraz już tego nie mam. Zaakceptowałam to, że pewnych rzeczy po prostu nie da się zmienić. One na przykład wynikają z tego, jaką mamy budowę sylwetki, po prostu z tego, jak nas natura stworzyła. I tak naprawdę bez naginania mojego poczucia życia w zgodzie ze sobą i swoim ciałem, ja po prostu tego nie zmienię i to jest okej. No i myślę, że teraz żyje mi się o wiele przyjemniej z takim poczuciem. Kolejna rzecz to jest to, żeby przestać szukać akceptacji i uznania wśród innych ludzi, nawet tych, na którym nam zależy. Piękno, tak samo jak poczucie własnej wartości jest wewnątrz, a nasze ciało nie jest po to, żeby spełniać estetyczne oczekiwania i preferencje innych ludzi. Nasze ciało ma być dla nas i służyć nam, a nie być miłe dla oka innych ludzi i to nie powinna być wartość taka nadrzędna. Tak. A po trzecie, ważna jest pewność siebie, bo pewność siebie dodaje mocy, dodaje takiego uroku i podnosi atrakcyjność. Jest coś takiego, że jak widzimy człowieka, który jest pewny siebie i ta pewność tak aż bije od niego, to od razu postrzegamy go jako bardziej atrakcyjnego. I w tym wypadku warto brać przykład z mężczyzn, bo wydaje mi się, że oni zazwyczaj, nieważne jak wyglądają, no to jednak pewni siebie są. I tą pewność siebie warto budować na faktach, na twardych dowodach, na tym, jakie mamy umiejętności, cechy charakteru czy kompetencje. Bo jeśli chcemy budować pewność siebie na wyglądzie, no to ten jest zmienny. Kobieta na różnych etapach swojego życia bardzo się o tym przekonuje, bo ciąża, karmienie, połóg, macierzyństwo i to wszystko bardzo wpływa na nasz wygląd. Na przykład nasza masa ciała może się zmienić w zależności od pory roku. Teraz zrzucamy zimowe oponki na letnie. Tak po prostu jest. Trochę bardziej możemy tyć w zimę, natomiast wiosną mamy więcej możliwości do ruchu, do lżejszego jedzenia, do dostępności warzyw i owoców, więc po prostu tak jest. Ale też to zależy od ilości obowiązków i ogólnie od takich rzeczy do ogarnięcia w życiu, bo to jest okej, jeśli damy sobie przyzwolenie na to, że nasz wygląd może się zmieniać i nie ma nic w tym złego, to będziemy mogły siebie polubić i docenić, bo ciało kobiety wykonało na przykład niesamowitą pracę w ciąży, wydało na świat dziecko. Kobieta, która staje przed lustrem, 3 miesiące wcześniej urodziła dziecko i spoglądając w lustro patrzy na siebie z niechęcią, no robi sobie ogromną krzywdę, bo wykonała niesamowitą pracę i nie powinna o tym zapominać i wymagać od siebie super wyglądu. Akceptacja nie jest po to, aby przestać starać się o coś lepszego, o poprawę wyglądu, ale po to, żeby zacząć działać dla siebie, a nie przeciwko sobie. I fajnie jest nie uzależniać poczucia własnej wartości od swojej aktualnej formy, sylwetki. No i właśnie dajmy sobie to przyzwolenie na te zmiany. Tak, jak najbardziej. Zgadzam się z tym. Właśnie, ale dalej. Możesz robić to, z czym czujesz się dobrze, a nie to, czego oczekują od ciebie inni. Możesz inwestować mniej w wygląd, w piękno. Co mam na myśli? Powiem ci na przykładzie mojego własnego makijażu, który wykonuję. To się bardzo zmieniło w ostatnich latach. Kiedyś mój codzienny makijaż to była kreska na oku lub cienie. Zajmowało mi to jakieś 15 albo i więcej minut. No, było tam trochę rzeczy do zrobienia. Teraz po urodzeniu dziecka ten makijaż zajmuje mi jakieś 3 minuty i bardzo go zmieniłam. Pozostały tak naprawdę tylko 2 pociągnięcia tuszem rzęs. Ja zobaczyłam, że ja nie chcę na to przeznaczać tyle czasu, bo to po prostu nie jest dla mnie aż tak bardzo ważne. Codziennie zyskuję jakieś 12 minut i wolę zrobić w tym czasie coś innego, bo to nie jest po prostu dla mnie wartość. Z drugiej strony jakby też nie widzę powodu, aby z tego rezygnować całkowicie i z tym jest mi okej. Właśnie to jest coś, co ja wybieram dla siebie. Wiem, że zabiera mi to czas, ale wiem, że jest to dla mnie w porządku. Z drugiej strony makijaż dzienny jest dla mnie na tyle mało istotny, że ja nie chcę na niego przeznaczać ani minuty dłużej. To jest to. Mam po prostu wybór. Mam wybór też, czy będę się stroić wychodząc z domu i wybierać takie ubrania, w których nie jest mi wygodnie, czy nie. Czy to są moje potrzeby, czy chcę zadowolić innych. Jeśli trzymam się swoich potrzeb, a tą potrzebą jest na przykład właśnie pełny makijaż, taki dopracowany, świetny strój na spacerze w parku, to to jest okej, ja też z tym nie mam w porządku, jeżeli tak faktycznie jest. Ale właśnie, o ile to wynika z twojej własnej potrzeby. Bo ja na przykład widzę, że stałam się tutaj wielką minimalistką, chodzę w kilku ciuchach swoich ulubionych, a priorytetem teraz jest dla mnie absolutnie wygoda. Dlatego ja chodzę w butach sportowych i raczej nie spotkasz mnie w szpilkach. Nie mam potrzeby podobania się ludziom, robię to na pewno bardziej po swojemu niż kiedyś, bo właśnie kiedyś, ale naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, ja w szpilkach chodziłam na co dzień. I dzisiaj mogę powiedzieć, że oczywiście absolutnie to nie było wygodne, ale mi zależało na wyglądzie. To nie oznacza, że ja teraz olewam temat wyglądu, ja po prostu świadomie odpuszczam. Nie chcę się zajmować tym, wolę w tym czasie poczytać książkę albo zrobić cokolwiek innego, takiego bardziej wartościowego. Więc właśnie zastanów się, co chcesz wybrać, co jest twoje. Czy długie włosy masz dlatego, że wydaje ci się, że tak wypada, bo są kobiece, czy tak lubisz? A może marzysz o tym, aby je obciąć, tylko myślisz, że kobiecie nie wypada tego zrobić? To są pytania, nad którymi warto się zastanowić. Bardzo trafne. Mhm. Co jeszcze możesz zrobić? No, możesz przestać porównywać się do innych. Przestań szukać u siebie mankamentów albo powodów, dla których wypadasz gorzej. Możesz skończyć z obserwowaniem ludzi, którzy kreują swój wizerunek w taki wyśrubowany sposób, dają taki duży nacisk na wygląd jako najważniejszej wartości i po prostu możesz odobserwować te konta w mediach społecznościowych. Badania mówią o tym, że częstsza obecność w mediach społecznościowych zwiększa naszą chęć zmiany sylwetki. Im dłużej pozwalasz sobie na te obrazy, tym większy negatywny wpływ mogą one mieć na to, co myślisz o sobie. Obserwujemy konta zawodowych sportowców i zadajemy sobie pytanie, co jest ze mną nie tak, że tak nie wyglądam? To jest bez sensu, bo masz inne życie, inny zawód, inny sposób spędzania całego dnia i masz przede wszystkim inne obowiązki. nie warto tego sobie robić. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że szczupła sylwetka nie równa się zdrowie. Osoba mająca świetną formę i taką naprawdę piękną sylwetkę, no niestety, ale wcale nie musi być zdrowa. I nie myślę tutaj o chorobach generalnie, tylko o różnych zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania, które no częściej jednak towarzyszą takiemu dążeniu do idealnej sylwetki za wszelką cenę. Bo coraz więcej osób, które na przykład biorą albo brały udział w różnych sportach sylwetkowych, zawodach sylwetkowych, głośno mówią o tym, że jest to powiązane często z zaburzeniami odżywiania. I lęk przed jedzeniem, reżim treningowy, ogromny stres i presja i ciągłe sprawdzanie w lustrze progresu. Tam liczy się tylko to, a takie podejście często przynosi negatywne konsekwencje zdrowotne. Tak, powiem Ci, że ja miałam kiedyś naprawdę wiele kont osób, które obserwowałam, bo wydawało mi się, że to mi dodaje motywacji do tego, żeby trenować, nie odpuszczać, żeby dążyć do tego ideału, tej sylwetki, którą właśnie widziałam na tym obrazie. Teraz wiem, że wcale tak nie było i bardziej rodziło mi to frustrację i na pewno mniej było z tego korzyści. Więc ja po prostu przestałam to robić, jest mi teraz o wiele lepiej, więc absolutnie polecam to każdemu, żeby po prostu przestać obserwować te konta, które tylko i wyłącznie wprawiają Cię w zły nastrój. Tak, o czym no, nie wiesz tego na takim poziomie jakby, jeżeli faktycznie nad tym się nie zastanowisz, to możesz o tym nie wiedzieć, ale czy to faktycznie dodaje Ci motywacji, czy może powoduje, że tylko myślisz o sobie źle. Z takich kolejnych rzeczy, które możesz też zrobić, to możesz szukać informacji, jak to działa, czyli w jaki sposób jesteś manipulowana przez te obrazy i przez mass media. Jak wygląda retusz stosowany w mass mediach, bo właśnie to nie jest tak, że to są jakieś drobne zmiany. Retusz jest tak duży, że sylwetka, twarz nagle nabiera całkiem innych kształtów i wymiarów. To nie jest właśnie żadna delikatna zmiana, jak na przykład, nie wiem, wyrównanie kolorytu cery, czy pozbycie się kilku zmarszczek. To są naprawdę ogromne zmiany, to jest po prostu manipulacja komputerowa. Już nie mówiąc o tym, że najpierw nad wizerunkiem takiej osoby ze zdjęcia pracuje sztab ludzi, czyli fryzjerka, kosmetyczka, osobna jakaś oddzielna osoba, która zajmuje się stylizacją stroju. Możesz skupiać się właśnie bardziej na tym, co widzisz na ulicy, bo to jest prawda. Tak wyglądają prawdziwe kobiety i to jest ok. To powinien być dla nas punkt odniesienia. Prawdziwe kobiety to kobiety mijane na ulicy i tak właśnie wygląda kobieca sylwetka. Ja bardzo ciekawe wrażenia miałam po zobaczeniu filmu z kampanii Dove. To nie jest nic nowego, bo ten film ma już 7 lat. Jednak myślę, że naprawdę daje sporo refleksji o tym, w jaki sposób patrzeć na siebie. Nie będę tutaj zdradzała jakby wielu szczegółów, bo myślę, że po prostu warto go zobaczyć, więc w opisie do tego odcinka umieścimy link i jeżeli masz ochotę sprawdzić, o czym mówię, to naprawdę zachęcam Cię bardzo mocno do zobaczenia tego. Mhm. Co więcej, badania mówią o tym, że im większa ekspozycja na idealne sylwetki, na ten kanon piękna, to tym większy wpływ ma na to odbiór naszego własnego wyglądu i większą samokrytykę, więc nie oglądaj reklam, nie wpatruj się w kobiece sylwetki w magazynach, a jeśli je oglądasz, no to okej, ale trzeba mieć dystans. Warto ograniczyć to w miarę możliwości, tę ekspozycję na obrazy, którymi otaczamy się na co dzień, bo to naprawdę ma znaczenie. W zamian możesz iść na spacer i posłuchać podcastu, na przykład podcastu jakiegoś mądrego. Nie chcę mówić tutaj jakiego na przykład. Znam wiele takich, no. A ja jeden. Jeszcze z takiej jednej rzeczy, która mi się kojarzy i to jest mega ważne w ogóle. Możesz przekierować swoją uwagę na inne aspekty, a nie na wygląd. I my tego nie zrobimy, jeżeli nie zaczniemy od siebie, bo jeżeli komplementujesz, w ogóle super, że na przykład to robisz, bo fajnie jest ludziom dawać feedback, ale jeśli już komplementujesz, to skup się na tym, aby zauważać inne cechy danej osoby, a nie wygląd. Możesz powiedzieć koleżance: dałaś mi dzisiaj motywację, żeby zrobić coś tam. Podziwiam Cię, bo jesteś taka uparta, lubię z Tobą rozmawiać, bo zawsze wnosisz coś wartościowego i to powoduje, że później przychodzą mi na przykład fajne pomysły albo jakieś refleksje. Na przykład możesz powiedzieć: doceniam, że jesteś, gdy mam gorszy dzień i wiem, że zawsze mogę do Ciebie zadzwonić. Przestań komplementować małe dziewczynki, zwracając uwagę tylko na ich wygląd. Skupmy się na innych rzeczach. Powiem Ci, że ja nawet ostatnio miałam taką sytuację, że zrobiłam to, gdy pojechałam w odwiedziny do mojej rodziny, zrobiłam to w stosunku właśnie do dwóch małych dziewczynek, skomplementowałam ich wygląd i pomyślałam sobie od razu: co Ty robisz? W ogóle co Ty gadasz? Nie mów tak, skup się na czymś innym. I zrobiłam sobie wtedy takiego, takiego pstryczka i faktycznie to podziałało jakby, nie? Że później ja już w rozmowie naprawdę starałam się bardzo skupiać na innych rzeczach i to nie było jakby, że ja musiałam to wymyślać jakoś specjalnie. Nie, no po prostu przekierowałam swoją uwagę na coś innego. Mhm. To ja też mam taką małą historię. Moja ciocia, mając dziecko, moją kuzynkę, i ona zaczęła wyrastać i powiem Ci, że ona miała naście lat i wyglądała jak modelka po prostu. Już była mega wysoka i mega szczupła i pamiętam, jak ona się bawiła z innymi kuzynami, a ja tak stałam właśnie między dorosłymi. W sumie już byłam taka już prawie dorosła, można powiedzieć. I wszyscy tak: jejku, jak ona wyrosła, jak modelka wygląda. I wszyscy z tym tekstem po prostu jak modelka. I jej mama powiedziała: nie mówcie tego jej, mówcie jak siatkarka, nie jak modelka. I to do tej pory pamiętam jako naprawdę świetną, przekierowaną uwagę, żeby właśnie nie kiełkowało w niej przeświadczenie, że ona może zostać modelką, nie? Oczywiście nie została modelką. Albo, że jakby najważniejsze jest to, że ona właśnie tak wygląda, nie? I teraz skupiajmy się tylko i wyłącznie na tym, że ona jest taka piękna i tak dobrze wygląda. I jakby to jest takie trochę budowanie właśnie w tej osobie, że ona ma tylko taką wartość, nie? Że ona tylko może dobrze wyglądać. Zobacz też, jak to pokazuje, że osoby mają właśnie takie w głowie zakorzenione komentarze związane z wyglądem, nie? Nagle po prostu nieważne, który wujek, która ciocia, wszyscy modelka, modelka i modelka, nie? Tak, więc to jest naprawdę mocno zakorzenione, więc tutaj trzeba jakby złapać dużą świadomość po prostu edukacji, wiedzy, zastanowić się nad tym i starać się to zmieniać. I to tak świadomie, bo to jest tak wryte w głowę, że ciężko jakby samemu nagle to odkryć i się przestawić. Tak. Właśnie. Możemy zacząć myśleć o ciele jako o narzędziu do tego, żeby poznawać świat i się nim cieszyć. Możesz korzystać z tego, że jesteś sprawna w takim zakresie, w jakim jesteś sprawna. Przestań myśleć na przykład o nogach, że one mają tylko wyglądać w jakiś sposób, bo możesz zacząć patrzeć na te nogi jako na narzędzie, dzięki któremu możesz się przemieszczać, możesz uprawiać różne sporty. Dają Ci możliwości i siłę. One Ci pozwalają na to, żebyś robiła różne rzeczy i wydaje się, że tak naprawdę to jest... Nawet nie wydaje się, no po prostu te nogi do tego służą. One nie służą do tego, żeby tylko i wyłącznie dobrze wyglądały, a my oczekujemy od tych nóg tylko i wyłącznie tego. Nie? Tak. I taką ostatnią wisienką na torcie jest po prostu polubienie siebie. Polub to, kim jesteś i doceń swoje ciało za jego zalety i za możliwości, które Ci dały. Podałyśmy 9 sposobów, ale jeśli Ty masz swoją 10. propozycję, to napisz ją proszę w komentarzu na Instagramie w poście z tego odcinka. Nazwa konta to Dieta z Głową, bez polskich znaków, pisane razem. Zachęcamy Cię do przeczytania książki albo zobaczenia wystąpienia Renée Engeln na TEDxie. W opisie do tego odcinka podlinkujemy Ci też to wystąpienie, żeby było łatwiej do tego dotrzeć. Mam nadzieję, że odcinek Ci się bardzo podoba i bardzo Ci dziękujemy, że byłaś z nami. Nadawała Monika i nadawała Magda. A to był podcast Dieta z Głową. Cześć! Cześć.